Witam, witam. Kanał numer 1, mam na imię Andrzej. No pamiętacie, sprawa tego bursztynu, który powiedziałem, że będzie pierścionek tutaj. Z racji tego, że ma taki nietypowy kształt, to wymyśliłem sobie, że tutaj właśnie dozdobię i uzupełnię kamieniem. Kamień inny, bo projekt w tym czasie już w międzyczasie ewoluował i dobrałem taki ze szlifierni. Kiedyś kupiłem na Allegro. Tu już mówiłem, opowiadałem. I to jest taka właśnie kształt jaki widać, nie potrafię go nazwać. Jakaś taka płatek, listek, coś takiego. I tu będzie wkomponowany, prawda? W ten sposób. W ten sposób muszę go właśnie tutaj jakoś zmieścić, wkomponować, doszlifować tamten kamień żółty i zabieram się za robotę. Tu jeszcze zauważyłem w międzyczasie, że ten kamień tutaj, tu, o, tu jest jakaś też inkluzja w sumie. To jest taki, no, jakaś gałązka roślinna, tylko że no, mi raczej tutaj w tym momencie przeszkadza, także nie będę tu specjalnie starał się tego zachować, bo to ani wygląda, ani... Ale fakt jest taki, że jest taki przerośnięta, zarośnięta gałązka, korzonek, trudno powiedzieć. Co będę chciał zrobić? Na pewno poprawić poler. Tu resztka kory jeszcze została nieusunięta i dopasować kształt, prawda? I w grę wchodzi oczywiście szlifowanie. Najpierw dopasuję do kształtu kamienia, a później poprawię całość, ten poler, tak? Kształt też zobaczę, czy poprawić. Z kształtu może tak nie bardzo, chociaż tutaj ten dziubek, przy okazji jak już robię, to ten dziubek ta troszkę zetrę. No, taki dziobaty nie musi być. Przejadę po całości. On wtedy będzie bielszy. Będzie bardziej wpadał w biel. Albo mocno po prostu tylko zetrę, bo robi się dziobaty, a tego tutaj troszeczkę jest, kurczę, no. To jest właśnie taki dylemat w tym. Dalej nie. O cóż, spostrzegłem troszkę późno, że tam tą szybę pyli. Tu teraz muszę przymierzyć. Czy jestem zadowolony? Przymierzam po prostu, dostawiając, patrząc, jak to się tutaj wpasuje. I powiem tak, że wpasowane jest. Jest wpasowane, lepiej już nie będzie, lepiej nie musi być. Dobra. Szmata żółta. Trzeba te wszystkie teraz, no takie polerowanie wstępne powiedziałbym, mimo że pasta jest do polerowania już finiszowego, to jednak ja ten poler uzyskam, połysk wysoki, na czym innym. Tu mi chodzi o załagodzenie tych wszystkich. O, proszę bardzo, jaki bialutki się zrobił. Jeszcze można troszeczkę przytrzeć, ale z grubsza to trzeba zrobić właśnie na tej tarczy ścierającej. Dobrze, teraz to nabłyszczę. Nabłyszczenie. Spód też
Zastanawia się, czy będzie oprawa pełna, czy będzie oprawa wycięta, ale można zrobić. Niech się błyszczy. Dobrze. I to bym powiedział, jest przygotowany kamień do oprawiania. Tak jest, tak wygląda. Pięknie się błyszczy. Barw nabrał ładnych po usunięciu tutaj tej zbędnej kory. Będzie piękny pierścionek, nie chwaląc się, ale do roboty. Kamyk jest zrobiony. Wygląda tak. Bardzo ładnie.